24 czerwca 2013 zaczynamy trening ramion. Dzisiaj wstępne przemęczenie mięśnia trójgłowego ramienia. Jest to ćwiczenie wyprost przedramienia ze sztangielką w opadzie. Są różne metody tego ćwiczenia. W tym wypadku ja dzisiaj zaczynam trzymając sztangielkę na środku, bez żadnego przekrzywiania nadgarstka. Blokuję łokieć w fazie tej całkowitego wyprostu w stawie łokciowym. Akcentuję to napięciem. Bez tego napięcia to ćwiczenie nie ma w ogóle sensu. Właściwie to napięcie tworzy cały sens tego ćwiczenia. Jeżeli ktoś robi pyknięcia takie, że nie napina, no to po prostu traci bardzo dużo właśnie z tego efektu, bo tu się nie bierze dużych ciężarów, tylko raczej się robi to technicznie. Kolejno wykorzystaliśmy obrotowy uchwyt do ściągania linki z góry, wyciągu takiego na triceps, po to, żeby móc tutaj trochę napierać z góry i robić większym ciężarem. Piotrek przyszedł dzisiaj ze swoim synem Maxem, żeby nam potowarzyszył przed wakacjami, bo to już ostatnie dni szkoły, właściwie to świadectwo wypisane, rada pedagogiczna już była, tylko przetrzymują dzieci, kurde, w niepewności. No, ciężar ze względu na to, że można się tutaj zaprzeć i pracować trochę ciałem, bezwzględnie wzrasta, bo wiadomo, że automatycznie tutaj możemy sobie się pochylić. Paweł się trochę oszczędza, no bo wiadomo, jak technicznie chce ktoś to zrobić, to nie będzie używał tutaj naporu ciałem. Robimy normalne przerwy wypoczynkowe, tyle, żeby dwóch partnerów weszło i zdążyło zmienić. Kolejno zrobiliśmy w triceps w siedzeniu. Tutaj też niewielki ciężar. Z tym, że dokładaliśmy już tutaj w każdej serii po 2,5 kg na stronę. Kolejno modlitewnik ze sztangielką. Też progresywnie, zwiększając ciężar. Ja staram się tutaj prostować rękę do samego końca. No ma to sens, bo ten biceps się wydłuża. Akurat w moim wypadku nie jest to najpiękniejszy kształt bicepsu. To jest ostatnia seria, więc to już lekko tak skracam ten ruch, bo byłoby ciężko tą rękę sobie podźwignąć. Tych serii wykonajmy 4-5 w zależności od tego, na ile pozwala nam tutaj siła. Przepletliśmy to jeszcze z tricepsem nachwytem, żeby dobić tutaj lekko zewnętrzną głowę tricepsu. Można powiedzieć, że dzisiejszy trening był raczej z naciskiem na triceps, ponieważ na poprzednim treningu zrobiliśmy bardziej nacisk na biceps, to schodkowanie z ciężarem. Więc no ja stosuję w takich okresach, jak mamy przeskoki. No, dzisiejszy trening na biceps będzie lżejszy, więc bardziej pompa. Tutaj na stałym ciężarze po 25 powtórzeń zrobiliśmy taki charakterystyczny gryf, trochę może mocno wygięty, ale przy takim ciężarze da się nim trenować. No 25 powtórzeń ze średnim ciężarem, jest to bardzo duży ciężar. W efekcie wyjdzie, no, że ta pompa po 20 powtórzeniu jest tak duża, że nie jesteście w stanie robić. Jeżeli ktoś nie próbował, to polecam. Dużo ludzi do mnie zgłasza się z problemem ręki, więc ja to już przerabiałem. Żadne trenowanie dwa razy w tygodniu nic wam to nie da. Lepiej trenować raz, sensowniej. I nie z wielkimi ciężarami, bo to też nie przyniesie korzyści. No przynajmniej w moim wypadku. No jakąś tą rękę dorobiłem w miarę proporcjonalnie. Nie ma pięknego kształtu, no ale coś tam pasuje do sylwetki, więc kurczę. No metody i czas stracone nie poszły na marne. Możecie skorzystać. Raczej technika, myślę, i bardziej takie zaangażowanie psychiczne.
zawsze po treningu też trenuję przedramiona, żeby to przedramię też pasowało do ręki, bo za chude przedramię też słabo wygląda. Także polecam w ogóle też jakiekolwiek ćwiczenia. Tu już na dobitkę zrobiliśmy jeszcze po 4 serie, 18, 3 serie i 15. Młotkowe takie wewnątrz, raczej zgięcie wzdłuż linii ciała. Tutaj to jest inna metoda, bardziej pod pompę taka, można powiedzieć, ale bez jakiejś większej zarzutki, tak żeby utrzymać tutaj to napięcie i wydłużenie bicepsu.